Raz, dwa, trzy i gadam. Taką instrukcję dostałem. Jak zobaczę napis live, a to chyba już jest. Tak, jest napis live. Za mną ukraińska flaga, nie jedyna, bo tutaj pokażę Państwu jeszcze, mam białoruską. Pamiętacie pewnie, chociaż wiem, że trochę nie wszyscy już, te protesty 2020 rok i masy Białorusinów. Wtedy Ukraińcy byli bardzo za Białorusinami, też pomagali. Też wtedy się przyłączali, jeździli, byli tacy bardzo, bardzo podniesieni tym, co się dzieje w Białorusi. Ja relacjonowałem tam to w sierpniu i kawałeczek września, prosto z Mińska. No i znowu jest tak, że ta nasza część Europy zadziwiła świat. Tamci wtedy, w 2020, pokazali, jak się walczy o demokrację. 500 000 ludzi pod Stellą 16 sierpnia i co tydzień praktycznie po 20, po 100 tysięcy przez naprawdę, nie wiem, kilkanaście tygodni, to się rzadko zdarza. Wtedy, kiedy nasze demonstracje takie, zdarzały się takie większe, ale jednak nam ciężko było utrzymać taką mobilizację społeczną, a przecież w Polsce wiemy, że dzieją się rzeczy, które są naprawdę poważnym zagrożeniem. Co dla demokracji jest zagrożeniem, w naszym wypadku, w tej części Europy, jest zagrożeniem także i dla niepodległości, bądźmy szczerzy. I teraz zadziwia świat Ukraina, determinacją również, ale już w dużo większym, dużo poważniejszym zagrożeniu. Ale nie zapominajmy o Białorusi, bo to jest kraj okupowany, to nie jest kraj, który jest dziś wolny i to nie jest społeczeństwo, które może samo o sobie decydować. Gdyby tak było, to badania społeczne, je się ciężko przeprowadza w krajach takich autorytarnych, ale mimo wszystko czas trochę się da i niektóre zagraniczne instytucje były w stanie, używając takiej metodologii trochę może bardziej skomplikowanej, pokazać, że Białorusini bardzo, bardzo małym stopniu popierają tę wojnę. 3% o takim poparciu mówią jedne z pierwszych badań, wobec czego pamiętajmy, Białorusini są po tej samej stronie co Polacy i Ukraińcy. Łukaszenko jest po stronie Putina, ale nawet on bardzo się boi, że jeśli wejdzie armia rosyjska, a tym bardziej jeśli zmusi armię białoruską do wejścia od strony Białorusi, co jest ogromnym zagrożeniem, bo zagraża tym liniom zaopatrzenia, paliwa, broni, czyli całej zachodniej Ukrainie, to wtedy ci żołnierze wrócą do Białorusi, ale już uzbrojeni, wyszkoleni, i wtedy Łukaszenko może zobaczyć, po której naprawdę stronie stoi armia. Ja pamiętam w sierpniu i pamiętam we wrześniu, jak ta armia stała po drugiej stronie barykady. Ci młodzi chłopcy byli bardziej przerażeni niż my. Oni mieli karabiny i mieli przed sobą druty kolczaste, ale tak naprawdę Łukaszenko nie chciał sprawdzać, jakby się oni zachowali, gdyby trzeba było strzelać. Tak, tego się już nie da sprawdzić. Ale po prawdzie jestem absolutnie pewien, że złożyliby broń. Nieprawdą jest taki mit, że Białorusini nie lubią walczyć czy nie umieją. Białorusi nie mają takiej możliwości. W Ukrainie jednak zawsze była opozycja, zawsze była jednak jakaś instytucjonalna siła po stronie tej rosyjsko-sceptycznej, nazwijmy to. W Białorusi nie było takiej możliwości, żeby zbudować jakiejś bazy pod taką aktywną bardzo walkę, ale to nie znaczy, że Białoruś jest krajem, który należy skreślać. Wręcz przeciwnie, to jest kraj o ogromnym potencjale. To są tacy protestanci Europy Wschodniej, których gdyby z Ukrainą udało nam się zwyciężyć, a po to przecież zbieramy na tego Bayraktara, ten jeden Bayraktar, on jest bardzo duży, ale nie zdecyduje o wojnie, ale na przykład ta nadzieja, którą niesiemy, już może być bardzo istotna dla morale i społeczeństwa, i wojska. Dlatego ta akcja jest tak bardzo relacjonowana tam. Pamiętajmy o tym. Ale też Ukraińcy, Białorusini, Zełenski coś takiego powiedział, jest nas 90 milionów. I ci Litwini, którzy zabrali już na Bayraktara, tak jak mówię, tam były ogromne przygotowania, wszystkie władze, wszystkie telewizje. My to robimy bardzo spontanicznie, dlatego ja gadam do Państwa teraz, no bo też chcemy jakoś poczuć, że te 60 tysięcy ludzi też się jakoś ze sobą komunikuje. Państwo do mnie piszecie w komentarzach, ja do Państwa gadam tutaj do laptopa, ale wiem, że jesteśmy, choć może nie synchronizacji takiej pełnej, to jednak w kontakcie ze sobą. Bardzo się z tego cieszę. Więc próbujemy tak zwaną doktrynę Giedroycia wcielić w życie, pokazać, że ona może pracować i że nie musimy się tylko nad tym zastanawiać jako czytelnicy, widzowie, ale możemy też realnie naprawdę wpłynąć nawet na takie rzeczy jak bieg wojny z Rosją, z drugą armią świata, już trochę ośmieszoną, ale jednak. I to, co jest ciekawe, to po reakcjach parlamentu ukraińskiego i po reakcji Ministerstwa Obrony, naprawdę można mieć takie poczucie, że tam się zdenerwują
na tym Kremlu. To nie jest megalomania żadna, naprawdę. I to nie jest żadna mitomania, że jak my kupimy jednego Bayraktara, to jakieś wrażenie zrobi. Wrażenie zrobi to, że my się zmobilizowaliśmy i że to są takie dziesiątki tysięcy ludzi. Tego Moskwa bardzo nie lubi. Moskwa cały czas nie potrafi zrozumieć, dlaczego te społeczeństwa są takie rosyjsko-sceptyczne. Tak jakby trzeba było to jakoś tłumaczyć, ale tak naprawdę jest w Moskwie. Tam się uważa NATO za sojusz, który naprawdę może zaatakować Rosję. Tam się uważa Polskę jako kraj, który jest niezrozumiale niechętny Rosji. Tam się nie rozumie, że społeczeństwo może być nieopłacane przez Stany Zjednoczone, a naprawdę chcieć z Rosją walczyć wtedy, kiedy Rosja najeżdża inne narody. Więc zobaczenie, że tu, a zaraz nas może być 100 tysięcy, a później nawet 200 tysięcy, mobilizuje się w czasie wakacji, w momencie, kiedy ta wojna już trwa 4 miesiące, szaleje na świecie inflacja, a ludzie się boją kryzysu żywnościowego, uchodźczego, wszystkich tych, które mogą być spowodowane tą wojną, a mimo to Polacy wpadają na to, żeby kupić Bayraktara. I co więcej, bo przecież taki mamy plan, chcemy podwoić tę pomoc, bo turecka firma, ona się czuje zobowiązana przez takie zbiórki publiczne, już tego dowiodła. I wtedy Bayraktar trafia za darmo, my przekazujemy pomoc na cele humanitarne. Tacy jesteśmy tutaj sprytni, ale możemy być sprytni i mamy też podstawy zakładać, że tak się naprawdę może wydarzyć. Dajemy więc broń, dajemy nadzieję, dajemy pomoc humanitarną i dajemy psztyczka w nos Putinowi. To jest bardzo dobre. Ja może wspomnę trochę tak, bo wiem, że Państwo ciekawi jesteście. Ja dostaję bardzo dużo różnych pytań. Także z Ukrainy, swoją drogą. Zaraz mam rozmowę dla ukraińskiej telewizji, już drugą dla tej samej, co mnie zawsze tak trochę, mówiąc szczerze, stresuje dużo bardziej niż takie rozmowy z polskimi mediami, bo ja trochę taki amok wpadłem, tak jak część z Państwa, która śledzi to wszystko na tej zrzutce, więc jest mi trochę łatwiej, bo się mogę mniej stresować. Ale jak przychodzić do ukraińskie media, no to robi się tak, bo to trzeba teraz dowieść. Wtedy już ta suma naprawdę. Interesuje mnie bardziej koniec tej sumy niż to, żebyśmy zebrali jeszcze 1000, 2000, 50, 100 tysięcy, bo ja tak raczej o tym myślę. Powiem tylko tak, Żenia Klimakiem, o którym wspominałem w poprzednim nagraniu, to jest człowiek, który naprawdę ze mną jest od początku i on to robi. On na przykład obsługuje te wszystkie nagrania, które przychodzą z Ukrainy, daje napisy, te grafiki, to jest Żenia Klimakin i jego zespół, fantastyczny. Myśmy się nawet dobrze nie poznali, ale się poznamy, może w piątek pójdziemy na wódkę, bo choć w sobotę trzeba będzie wstać rano i to wszystko dalej robić, no, ale też musimy się jakoś nawet tu integrować. Jest Agnieszka Holland, fantastyczna osoba, zawsze zaangażowana we wszystkie takie akcje. Jest jakaś duża akcja w Polsce, to możecie być pewni, że w środku tam gdzieś jest Agnieszka Holland, namawia innych, namawia aktorów, namawia też inne autorytety moralne i także nam pomaga od początku. Jest Monika Schneiderman, wydawnictwo Czarne, czyli no symbol, taki filar polskiej kultury, który stworzył wielki polski reportaż. Nie tyle może stworzył, ale stworzył w tej Polsce po 1989 roku i dał takie instytucjonalne wsparcie. My prowadzimy wydawnictwo krytyki politycznej, bardzo dobre, gorąco polecam, ale wydawnictwo Czarne jest oczywiście jednym z punktów odniesienia dla nas i takim dla nas wyzwaniem trochę, żebyśmy mogli też, bo sami wydajemy trochę reportaży, żebyśmy mogli też starać się robić to równie dobrze. Dołączyły takie osoby jak Adam Wajrak, wybitny polski dziennikarz Gazety Wyborczej, mieszkający w Puszczy. On też stara się pomagać. Właśnie namówił Stanisława Tyma. Będziemy mieli z nim nagranie. Jest Paweł Malko, to jest taki człowiek blisko Gazety Wyborczej. Jego nie znacie może, bo on nie jest taką postacią, która się przed kamerami pojawia, ale to jest człowiek, który codziennie myśli, wstaje rano i w ogóle jest też w takim gazie, że tak powiem. Bez takich ludzi jak Paweł Malko na pewno byśmy sobie nie poradzili. Jest Beata Chmiel, to jest taka osoba z kolei, którą możecie trochę znać, to jest taka organizatorka, też, ale taka też postać w polskiej kulturze, bardzo ciekawa, sprawdźcie sobie, kto to jest, jak nie wiecie. No bardzo duże znaczenie ma to, że portal zrzutka.pl taki rzeczywiście priorytet dawał. Po prostu wchodzicie na ten portal, to jest pierwsza zbiórka, od razu wpłacacie i to, że ja to mogę powiedzieć w TVN-ie, a TVN tutaj informuje codziennie o tej akcji, jest naprawdę takim naszym sposobem dotarcia do was, bez którego no, byśmy też raczej zbierali to na pewno dużo dłużej, jeśli w ogóle nie. I w ogóle media w Polsce się zrobiły naprawdę takie bardzo, powiedziałbym,
z dystansem dziennikarskim, bo tak jednak rozumiem, że wiele osób odbiera ten etos dziennikarza, chociaż Rosja nie sprawdza, kto jest dziennikarzem, czy nie na froncie. Ich to nie interesuje. Oni strzelają do dziennikarzy jak do kaczek. Może dlatego media też tak patrzą na te akcje jakoś tam jednak pozytywnie, no tak to powiedzmy. I więc tu są i te media, z którymi ja jestem związany, polityka, Onet, no oczywiście krytyka polityczna, ale także konkurencyjne, jak Wirtualna Polska, Newsweek. To jest też to, na co możemy liczyć, i ta baza się rozszerza. Super Express dzisiaj doszedł, wcześniej Fakt napisał. Wiem, że też Polsat będzie chciał zrobić jakiś materiał, także to się rozszerza. Dzięki temu docieramy też szerzej do państwa. Włączają się też już takie bardziej profesjonalne instytucje, bo tego będziemy potrzebowali z czasem, jak taka agencja bardzo prestiżowa K2, jest fundacja To się uda, która nam pomaga formalnie te rzeczy rozwiązać. No i też weszły takie osoby, które znają te wszystkie gwiazdy, jak Edward Miszczak. Nie trzeba przedstawiać. Człowiek, który stworzył tę całą część TVN-u, taką gwiazdorską. Jest Borys Szyc, czyli taki aktor, zawodnik, gość, który naprawdę potrafi pójść, wszystkich ponamawiać, charakterna postać, bardzo, bardzo dla nas ważna. No i w ogóle ludzie tak sobie to podają, także każdy z was może być Borysem Szycem. Wystarczy, że zadzwonicie do kilku znajomych, namówicie, powiedzcie, słuchajcie, chcecie jechać na wakacje, to najpierw coś zróbcie do Ukrainy, albo jesteście na wakacjach, pokażcie, że nie zapominacie o Ukrainie. I to są rzeczy, które niosą te akcje, takie działania, które niosą te akcje. Więc w sumie tymi drobnymi kroczkami dojdziemy nawet do 22,5 miliona, co jest astronomiczne, a później zrobimy z tego 45 milionów, co jest już galaktyczne. I zrobimy to dzięki Wam. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Sławek Sierakowski, Polska dla Ukrainy.